Ile teraz mamy promili? Około 1,5 promila. To już bardzo trudno się jedzie. Tak, bardzo trudno. Trudno też zrozumieć, jak mając 2,5 promila alkoholu we krwi, 42-latka wiozła troje swoich dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Podobnie jak na tym symulatorze, ta pani jechała zygzakiem, a wydawało się jej, że jedzie po prostu prosto. Sytuacja miała miejsce w Radziąkowie. Dalszą jazdę uniemożliwił świadek, który zawiadomił policję. Teraz kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Od 0,7 promila zaczyna być zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, ocena odległości na tle, że nie pozwala nam prowadzić pojazdu. Mimo to wsiąść za kółko po alkoholu zdecydowały się 64 osoby. W skali całego kraju takich przypadków było blisko 1000. Chociaż było bezpieczniej niż w ubiegłym roku, przez 4 dni akcji na drogach regionu doszło do 12 wypadków, w których rannych zostało 11 osób. Zginęła jedna osoba. Policjanci ruchu drogowego i nie tylko czuwali na tym, ażeby weekend był bezpieczny, i tak naprawdę do niedzieli, do godzin wieczornych wychodziło to znakomicie. Wszystkie osoby, które wyjechały, wróciły do domu bezpiecznie, natomiast na terenie Dąbrowej Górniczej już w porze nocnej doszło do śmiertelnego potrącenia 40-letniej kobiety. Szybciej zapadający zmrok, śliska nawierzchnia. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze, warto do drogi odpowiednio się przygotować. Miejscami może nam się okazać nad ranem, że jezdnia może być śliska. Jezdnia może być śliska również od zalegających na niej liści. Ograniczona widoczność, mgły się przecież pojawiają. Co przekłada się na wzmożony ruch w takich miejscach. Telefonów jest masa. Dzisiaj już od samego rana, od 8 w zasadzie, non-stop chłopaki wymieniają opony, więc już można powiedzieć, że szaleństwo się zaczęło. Część osób zmienia opony wcześniej. Już się zaczęły minusowe albo zerowe temperatury w nocy. Czasami jednak trzeba wyjechać późno w jakiejś tam sprawie i no warto mieć jednak. Miałem akurat czas, że podjechałem i wymieniono mi. Z kolei inni odkładają montaż na ostatnią chwilę. Szczyt zazwyczaj jest wtedy, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Wtedy też pada pytanie, czy lepiej wybrać opony sezonowe, czy całoroczne. Na krótkich odcinkach po mieście można się zastanowić nad oponą wielosezonową. Jeżeli ktoś jeździ chociażby na narty, wyjeżdża w góry dużo i tak dalej, gdzie te warunki są trudniejsze, jednak bezwzględnie proponowałbym opony zimowe, bo to jest opona, która jest po prostu do tych warunków przystosowana. Podobnie jest z ceną. W parze z tą wyjątkowo niską często idzie także niska jakość. Gabriela Kosowska, Aktualności.